Marek Piotr Wójcicki, witam ponownie. Sytuacja w Grecji, dzisiejsze spotkanie ministrów finansów w sprawie propozycji greckich, które przesłała tymże ministrom, mają ocenić, czy plany Grecji przeprowadzenia reform są wystarczające, by ten kraj dostał kolejne pożyczki od wierzycieli. Doktor Kamil Zajączkowski, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Witam. Witam. I Lukasz Notopoulos, Grek mieszkający w Polsce, prezes Vivus.pl. Witam. Jak premier Grecji wytłumaczy Grekom, że hasła, z którymi szedł do wyborów, część z nich, nie chcę powiedzieć, że wszystkie, pozostaną tylko hasłami, tylko gdzieś tam na papierze, na plakatach, bo nie da się ich zrealizować, bo Grecja sobie nie poradzi. Mimo że buńczucznie zapowiadał, że Grecy wstają z kolan, duma narodowa powraca. No i co teraz? To były piękne hasła. Chociaż wszyscy Grecy, którzy głosowali, może nie wszyscy, ale duża część Greków, którzy głosowali na Tsiprasa i na Syrizę, wiedzieli, że on nie posiada magicznej różdżki. I że to jest ten czas, który po prostu jedyne, co może zrobić, to może powiedzieć nie trojce, że nie będzie po prostu na kolanach, tak jak uważali wszyscy Grecy poprzednie dwa rządy, praktycznie przyjmować wszystko, co trojka mówi. Oczywiście wyszło jak wyszło, czyli wyszło to, że po prostu to Tsipras razem z Syrizą zaczynają zmieniać swoją retorykę. Widzą, że z Europejczykami po prostu się rozmawia na poziomie dyplomatycznym, ale też na poziomie merytorycznym. Krzycząc, udając po prostu, że w sposób buńczuczny można po prostu cokolwiek osiągnąć, czyli taki styl, sam będąc Grekiem, może tego nie popieram, no ale tak to się dzieje w Grecji, że w Grecji krzycząc lubimy po prostu wiele rzeczy załatwiać. Wynika to pewnie też z zaszłości historycznych, jak i też starożytnej Grecji, gdzie faktycznie jedna z metod retoryki polegała na właśnie na tej wokacji, na krzyczeniu na innych ludzi. Natomiast teraz wydaje mi się, że będą weryfikować wszystko. I widziałem wczoraj zresztą badanie wczoraj, takie badanie prowadzone przez, powiedzmy, odpowiednika naszych badań w Polsce, że Grecy zaczynają zmieniać też swoje oczekiwania wobec tego, co rząd może osiągnąć. Chodzi o to faktycznie, żeby utrzymać dumę, natomiast wbrew pozorom żaden Grek nie chce wyjść ze strefy euro. Wszyscy mają świadomość, wszyscy ci, którzy pewnie głosowali na Syrii, mają świadomość, że to się będzie wiązało z katastrofalnymi skutkami dla Grecji. Będzie musiał zmienić nieco podejście, tylko czy Grecy mu to wybaczą? No wydaje mi się, że i społeczeństwo, i sam rząd grecki doskonale zdawały sobie sprawę z tego, że tych pieniędzy nie ma i nie da się w ciągu miesiąca, dwóch miesięcy znaleźć gdzie indziej tego źródła finansowania. Nawet wizyta szefa MSZ-u w Moskwie chyba bodajże miesiąc temu też pokazała, że Moskwa chętnie popiera nowy rząd, no ale nie jest skłonna oferować ileś tam miliardów euro. A więc Grecja tak naprawdę nie ma innych źródeł finansowania niż pomoc Unii Europejskiej. I wydaje mi się, że rząd grecki to sobie uświadomił. Dzisiaj bodajże, czy kilka dni temu, ogłasza chęć dodatkowych obligacji krótkoterminowych, bo doskonale sobie zdaje sprawę, że nie ma już na bieżące, nie będzie miała Grecja na bieżące wydatki, a więc powiem tak, że no bezrobocie rośnie, pieniędzy na świadczenia brakuje. Rząd grecki zdaje sobie sprawę z tego, o czym tutaj pan mówił, że Unia Europejska to nie jest miejsce, gdzie można pójść, wykrzyczeć i coś dostać. To są bardzo jasne i zarazem skomplikowane mechanizmy decyzyjne i rząd grecki doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że Unia nie ugnie się, bo jeżeli by się ugięła w przypadku Grecji, no to mamy inne przypadki, Hiszpania, Włochy i tym podobne. Natomiast no, pytanie o społeczeństwo jest dosyć takie, no, dosyć ciekawe. Bym powiedział tak, wydaje mi się, że co miesiąc, tu nawet przed wejściem do studia się śmialiśmy, że co miesiąc będziemy tu komentować tę sytuację, bo rząd Grecji właśnie co miesiąc będzie właśnie mówił, że coś próbujemy, coś chcemy, będziemy grać z Unią Europejską, będziemy coś od niej chcieć dostać, jakąś rekompensatę. Wszystkie te slogany będą miały świadczyć o tym, że właśnie dbamy o tą dumę narodową, o tą pozycję Grecji w strefie euro i w Unii Europejskiej. Ale nic poza tym.
pewnie w jakimś stopniu to zweryfikują kolejne wybory, bo nie sądzę, żeby Syriza dostała aż tak duże poparcie za kilka, za 2, 3, 4 lata. Grecy nie chcą. I to za kilka tygodni, tak, bo już się zapowiada. Tak, do tego też przejdziemy, że może być referendum, ale były wcześniejsze wybory. Powiedzieli, że nie są przyklejeni do swoich stołków. Tak, tak mówił Varoufakis, minister finansów. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker mówi, że nie ma mowy w ogóle o Grexicie, czyli o wyjściu Grecji z strefy euro, ale nie jest chyba do końca tak, że oni są tacy bezduszni eurokraci, bo on mówi, że apeluje także do krajów, które no, są zainteresowane sytuacją w Grecji, żeby zrozumieć też ich punkt widzenia Greków właśnie. Ten punkt widzenia Greków polega tak naprawdę na tym, żeby powiedzieć koniec, może nie koniec, może to taki lekki stop tej polityce drastycznych oszczędności, które spowodowały to, że Grecja straciła w ostatnich 5 latach 1/4 swojego PKB, że bezrobocie urosło z poziomu 11% do oficjalnego 30%, a nieoficjalnie prawie 50% osób nie pracuje. 1/3 osób, która pracuje, nie otrzymuje od ostatnich 6-7 miesięcy swojego wynagrodzenia. O tych rzeczach się nie mówi o Grecji. W Grecji się mówi tylko to, że Grecy otrzymali pieniądze, które zmarnotrawili. Trzeba to też powiedzieć fakty. No, fakty są takie, że grecka gospodarka nie otrzymała nic. No, pieniądze przepłynęły przez rachunek techniczny Grecji z jednej strony bilansu na drugą stronę bilansu. Tak naprawdę zostało to finansowanie po prostu zostało przeniesione z banków europejskich na, można to powiedzieć, na podatników europejskich, no to z tego Grecy nic otrzymali. Dlaczego wybrali Tsiprasa i dlaczego głosowali na Syrizę? Na co liczyli? Liczyli na to, że powraca duma. Można sobie wyobrazić, że Grecy są bardzo dumnym narodem. Zresztą Polacy też są bardzo dumnym narodem, ale Grecy są tym bardziej dumnym, dlatego że ostatnie 3-4 tysiące lat historii spowodowały, że Grecy uważamy siebie za to centrum cywilizacji, początek w ogóle europejskiej cywilizacji. Czym by była Europa? Od małego uczono mnie w szkole. Czym by była Europa, jeżeli my byśmy nie zbudowali Partenonu? I w szkole w Grecji jeszcze. Oczywiście w szkole w Grecji. I to pozostaje u Greków. I Grecy nie możemy zrozumieć tego, że Europejczycy nie są nam wdzięczni za to. Nie są nam wdzięczni za to, co my osiągnęliśmy, jakie światło cywilizacji przynieśliśmy. Oczywiście pan nie słyszy i pewnie pan się śmieje z tego, ale... Tak. Nie, dlatego że Polacy, wśród nas też nie brakuje takich, którzy uważają, że Polska jest pępkiem świata. Punkt widzenia zależy od punktu, siedzenia, ale wracając do tego pana pytania, wydaje mi się, że Juncker zdaje sobie sprawę z tego, że ta pomoc, tak zwana pomoc finansowa przez ostatnie 5 lat, to była pomoc raczej, która szła do sektora bankowego. Natomiast nie było de facto takich pieniędzy, które miałyby stymulować ten wzrost gospodarczy. Które Grecy by odczuli po prostu. Tak, wzrost gospodarczy z tym naciskiem na te kwestie socjalne. I tu mamy od wielu lat już dylemat, bo to nie tylko Grecja. No przecież to, co Obama też robił, część osób krytykowała, że można byłoby więcej inwestować w te kwestie społeczne, że sam wzrost gospodarczy nic nie daje, jeżeli też nie ma takiej jakby takiej zasłony socjalnej, tego pakietu socjalnego. I wydaje mi się, że Unia Europejska zrozumiała, że sami mieszkańcy Grecji muszą odczuć w jakimś stopniu te pozytywny wpływ tych działań, bo w innym przypadku dzisiaj to jest Syriza, ale za kilka miesięcy mogą to być bardziej skrajne ugrupowania i to może dotknąć całą Europę. A więc wydaje się, że też sposób myślenia Komisji Europejskiej jest nieco inny niż to jeszcze było 12-13 miesięcy temu. Panie prezesie, jak długo pan jest w Polsce? Już ostatnie 15 lat jestem. 15 lat. Słyszę, że raz pan mówi my Grecy, a raz my Polacy, więc pewnie ten dystans jest. Pół na pół Polakiem. Ale to dobrze, bo rozumiem, że ma pan... dystans. Zaraz się zresztą okaże. Nie są sami sobie winni trochę Grecy, że doprowadzili do takiej sytuacji, a nie innej, bo no, wiele słyszeliśmy o tym, jak żyli, ile osób miało zatrudnienie w sektorze publicznym, na jakie bonusy mogli liczyć, premie i generalnie można odnieść było wrażenie, że korzystają z pięknej pogody, którą mają przez większą część czasu, roku, błękitnej wody, a praca gdzieś przy okazji. Wie pan, Grecja, to, że Grecja jest pięknym krajem, każdy by się zamienił pewnie na chwilę pogody. Zwłaszcza
zwłaszcza po 4 miesiącach takiej zimy w Polsce. To jest fakt. Natomiast pan ma rację. Grecja ma 3 podstawowe problemy, które po prostu nie jesteśmy w stanie nadal rozwiązać. Po pierwsze, przerośnięty, ogromny sektor publiczny, który pożera środki sektora prywatnego. Po drugie, unikanie opodatkowania. Czyli to, że po prostu to są mity, to są fakty, tak? No te słynne baseny, które były co drugim domu, a oficjalnie w żadnym prawie, tak? Więcej rzeczy, tak. Kwestia to wiadomo, że po prostu też sektor publiczny, który powinien wyciągać te opodatkowanie, czyli urzędy skarbowe, były po prostu skorumpowane, nadal skorumpowane są. I trzecia rzecz, to są tak naprawdę problemy strukturalne greckiej gospodarki. Grecka gospodarka dzisiaj nie produkuje. Grecka gospodarka jest oparta na usługach, na turystyce, usługi i na rolnictwie. Niestety ogromna okazja, którą mieliśmy w latach 70. i 80., gdy byliśmy jedynym państwem, w 81 roku trzeba przypomnieć, Grecja wchodziła do EWG, czyli ponad 20 lat zanim Polska w ogóle wchodziła do Unii Europejskiej, więc Grecja była najbiedniejszym wówczas krajem w EWG, która otrzymała największe wsparcie pomocowe. Miliardy poszły na infrastrukturę grecką. Oczywiście Grecja zrobiła ten skok cywilizacyjny. Są tysiące kilometrów autostrad w Grecji. Są nowe, piękne budynki zbudowane za pieniądze unijne. Ale nie wykorzystaliśmy tej okazji. Ta okazja po prostu przepadła. Dlaczego? Ja mogę powiedzieć tak. No, ciężko mi jest zrzucać winę na tylko jedną partię, która rządziła tym krajem przez prawie 20 lat. Dynastia Papandreou. Nomen omen, tam jest też polski akcent, bo Andreas Papandreou był synem Zofii Minejko, polskiej emigrantki bodajże z Poznania, wydaje mi się. Rządził Grecją nieustannie, jego partia rządziła przez 20 lat, doprowadziła do tego, że Grecja przypomina trochę taki kraj, jeżeli byśmy patrzyli kilka lat wstecz, bo już dzisiaj to tak nie jest, trochę taki relikt bolszewizmu w zachodnim świecie. Coś, co próbowali zrobić też komuniści we Włoszech, coś, co próbowały zrobić też ruchy socjalistyczne w Hiszpanii. Nie udało się, udało się jednak w Grecji. Wypędziliśmy praktycznie wszystkich najważniejszych inwestorów zagranicznych z Grecji. Spowodowaliśmy, że grecka gospodarka została przejęta przez 15 rodzin. O tym się też nie mówi. 15 rodzin oligarchów, którzy sobie podzielili gospodarkę, infrastruktura, hotele, bankowość. Bankowość praktycznie 90% bankowości w Grecji należy do 4 rodzin. Są niewyobrażalne rzeczy w Polsce, ale to też może być przestroga przed tym, żeby nie iść tą drogą. Ja jeszcze bym powiedział tak, w 86 roku miałem przyjemność być w Grecji. Wtedy pamiętam, jak to się wszystko budowało. Później systematycznie odwiedzam Grecję od 2008 roku i faktycznie są te piękne drogi, o których pan wspomniał, ale nie było tego pójścia dalej. Same drogi i sama infrastruktura nie wystarczyła do tego, żeby później tę gospodarkę zmieniać. A więc to też w jakimś stopniu jest przestroga i dla nas, że same drogi i autostrady nie dadzą tego wzrostu gospodarczego trwałego. Jak dziś zareagują ministrowie finansów strefy euro na list, który Grecja przysłała? Podobno jest... Wydaje mi się, że... Zbyt powierzchowny, nie ma tam konkretnych propozycji, czekają na konkretne ustawy przegłosowane w parlamencie i tak dalej. Wydaje mi się, że Eurogrupa może się nie zdecydować i nie zgodzić się, a więc poprosić o szczegóły, tylko i wyłącznie po to, by pokazać Grecji, że Unia Europejska żąda poważnego traktowania. No, nie oszukujmy się, taki list napisany, co można zrobić bez dokładnych symulacji, bez dokładnych danych, to w jakimś stopniu pokazuje takie lekceważenie Eurogrupy. A więc wydaje mi się, że Eurogrupa dzisiaj może powiedzieć, żądamy jeszcze dokładniejszych wyjaśnień, żądamy dokładnych obliczeń. I żądamy jednak to, o czym też pan wspominał, zmian, które by zmieniały strukturalnie gospodarkę Grecji, bo przesuwanie środków pieniężnych z jednego miejsca w drugie nic nie daje. Wczoraj Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, mówił dla Frankfurter Allgemeine Zeitung, że oczywiście czekają na więcej i że poszczególne reformy muszą zostać uchwalone, przyjęte przez parlament i konkretnie wdrożone. I że jeden list znaczy niewiele. Tak, i dopiero po tym wszystkim, ewentualnie, bo też tu kwestia polega na tym, kiedy te dodatkowe środki pieniężne Unia by odblokowała. Grecja chce już dzisiaj, żeby Unia te środki pieniężne odblokowała. Natomiast o 7 miliardach euro. Tak, o 7 miliardach. Natomiast Unia mówi, musicie zacząć reformować,
dać nam podstawy do tego, żebyśmy mogli dać wam pieniądze. A więc dzisiaj Unia nie do końca wierzy Grecji i żąda już podjęcia, tak o czym tutaj pan wspomniał, konkretnych decyzji. Dzisiaj same słowa dla Unii to jest zbyt mało i sądzę też dla całego sektora finansowego i bankowego, bo sam list nie rozwiązuje problemu. Wiedzą to Tsipras i Varoufakis? Wiedzą, bo już teraz widać, że od ubiegłego tygodnia pętla wokół ich szyi się naprawdę ściska. Mają czas, nieubłagalnie czas ucieka, mają czas do piątku 13, kiedy Grecja po prostu musi zapłacić dwie raty. Jedną ratę na poziomie bordażu, no łącznie to jest prawie 2 miliardy euro. Skąd te pieniądze wezmą, jeżeli po prostu nie będzie raty transzy wypłaconej przez Komisję Europejską na poziomie tych 7 miliardów euro. Dodatkowo Europejski Bank Centralny też ściska pętlę wokół greckiej szyi, dlatego że nie pozwala Grekom wystawić po prostu bony skarbowe, tak zwane T-bills krótkoterminowe, które po prostu tym sposobem chcą oczywiście sfinansować z jednej strony swoje zobowiązania, ale co najważniejsze, dlatego że Varoufakis w ubiegłym tygodniu powiedział, że słuchajcie, my mamy pieniądze na to, żeby opłacić pensje urzędnikom państwowym, a na resztę się znajdzie sposób. No, no ale nie można tak mówić. Nie może tak minister finansów takim sposobem. Może ma tę różdżkę jednak. No właśnie nie ma tej różdżki, dlatego się obawiam. Jedyną różdżką, którą mają, to jest jeszcze ewentualnie grają pod obawę Komisji Europejskiej, w ogóle europejskich przywódców, że może nastąpić Grexit. Dzisiaj codziennie, od praktycznie 20 dni, grecki sektor bankowy traci ponad miliard euro. Ponad miliard euro wychodzi z sektora bankowego. Depozyty zostały tak naprawdę uszczuplone do poziomu, może to wydaje się dużo w Polsce, bo to jest 140 miliardów euro. Praktycznie cały sektor nasz bankowy ma tyle depozytów, ale dla greckiego sektora, który ma ponad 200 miliardów złotych euro kredytów, to jest po prostu niewyobrażalna suma. Jeżeli nastąpi Grexit, to ten Grexit najpierw będziemy widzieć przez ograniczenia kapitałowe właśnie w sektorze bankowym. Jeżeli to się ma zadziać, to się może zadziać właściwie w najbliższy weekend. I tego oczywiście wszyscy sobie nie życzymy, tym bardziej, że ja sobie mogę wyobrazić, jaka będzie tragedia dla nie tylko mojej rodziny, ale wszystkich rodzin greckich, które po prostu teraz tylko liczą na to, żeby oni się dogadali. Naprawdę liczą, żeby się dogadali. No i teraz tak, minister finansów Grecji Yannis Varoufakis dopuszcza możliwość przeprowadzenia referendum, choć mówi, że to nie byłoby referendum, które miałoby dotyczyć ewentualnego wyjścia Grecji ze strefy euro lub wcześniejszych wyborów parlamentarnych i tu właśnie mówi, nie zostaliśmy jeszcze przyklejeni do naszych foteli. To jest typowa gra polityczna, więc oni zobaczyli, rząd Grecji zobaczył, że tych pieniędzy de facto nie ma i nie ma skąd brać, o czym też już wspomniałem, bo ani Moskwa, ani inne państwa nie są tak chętne do udzielania pożyczek in blanco, w zasadzie w ciemno. I to, o czym tutaj jest ta zapowiedź referendum, to jest tylko i wyłącznie gra polityczna, więc pokazanie, no to jeżeli nie da się inaczej, no to zróbmy nowe otwarcie polityczne. Czyli to jest jakby odkładanie tego problemu ekonomicznego, wydłużanie go o miesiąc, o 2 miesiące, ale sądzę, że Unia Europejska i Komisja Europejska są bardzo odporne na takie ruchy i dzisiaj bym powiedział tak, nie ma zgody politycznej i woli politycznej na wyjście Grecji ze strefy euro i w to nikt nie wierzy. Ani Komisja Europejska, ani przywódcy państw członkowskich, ani sądzę, tu pan jest z sektora finansowego i bankowego, ani sektor finansowy i bankowy w to nie wierzy. I co najważniejsze, sami Grecy, to też pan może to potwierdzić, tego nie chcą. I rząd... Zresztą strefa euro i Unia też nie chcą, no bo jakby to świadczyło o strukturze, tak? Ja bym powiedział, tu nawet już kwestie ekonomiczne możemy odłożyć na bok. No samo wyjście Grecji ze strefy euro byłoby wielką porażką polityczną i nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej i nowych władz Unii Europejskiej. Więc sądzę, że dzisiaj większe obawy powinien mieć nowy rząd grecki, bo Komisja Europejska dzisiaj jest, wydaje mi się, bardziej odporna na ten tak zwany szantaż i emocjonalny, i finansowy ze strony Grecji. Ale czy będzie odporna na szantaż zapowiadany na lato, kiedy jeden z przedstawicieli greckiego rządu mówi, że być może Grecja opowie się przeciwko kolejnym sankcjom wobec Rosji. No tutaj jest już inna kwestia oczywiście i tutaj jedności Unii. Tutaj nie tylko chodzi o Grecję, bo i o Czechy, i o Słowację, i o cały ten blok państw tak zwanej grupy wyszehradzkiej. Mówię to Nikos Kodzias, szef greckiej dyplomacji. Wydaje mi się, że tutaj Unia Europejska
sobie z tym problemem poradzi, bo gdybyśmy zobaczyli, jakie są dzisiaj zależności rządu greckiego od Unii Europejskiej, a jakie są zależności Grecji od Rosji, no to dla rządów Grecji numerem jeden dzisiaj jest utrzymanie przede wszystkim tych stosunków z Unią Europejską. Ale relacje z Rosją, Grecji były zawsze dobre. To jest wspólnota religii chociażby. Wspólnota religijna, dodatkowo jeszcze to takie wspólny front przeciwko Turkom, tak? A Grecja też o tym się nie mówi. No i ten antyamerykanizm. Antyamerykanizm oczywiście, bardzo mocny grecki antyamerykanizm, prosocjalizm ogólnie. Tego się też nie mówi o tym, że po prostu Turcja wykorzystuje obecną słabość Grecji. Mówią to Grecy, że ona w ramach NATO oczywiście jest poza i wykorzystuje, zajmuje miejsca Greków na rosyjskim rynku, prawda? Więc znowu te trudne relacje grecko-tureckie mogą gdzieś tam się zaostrzyć. To jest ciekawa sytuacja, bo faktycznie Grecja dzisiaj nie może oficjalnie... Nasze miejsca też zajmują. Tak, dzisiaj Grecja nie może oficjalnie w pewnych sektorach prowadzić biznesu z Rosją, a Turcja, która jest częścią NATO, istotnym graczem NATO, nie zawiesiła i nie wprowadziła żadnych sankcji. A więc to jest, wydaje mi się, to jest dosyć istotny problem, ale na pewno Grecja będzie grała tym problemem rosyjskim i na pewno będzie chciała coś ugrać w tych negocjacjach, nawet w kontekście jakiegoś większej pomocy finansowej, bo już rząd Grecji zaczyna mówić, ile stracił przez rok tych sankcji, a więc wydaje mi się, że to będzie gra o zwiększenie tej pomocy. I nie wyklucza zresztą domagania się o jakieś zadośćuczynienie, prawda, za to, ile traci na sankcjach. Ale nie wyklucza też i mówi, że będzie odsyłała na terytorium kraju właśnie przebywających tysięcy uchodźców do innych państw Unii Europejskiej. Niech sobie jadą do Berlina. O kogo chodzi? O Albańczyków? To nie chodzi o Albańczyków. Grecja. Ale ich jest chyba najwięcej. W Grecji mieszka oficjalnie 11 milionów osób. Z czego 5 w Atenach. Z czego 5 w Atenach, tak, oczywiście to jest takie tak duża koncentracja. Natomiast dodatkowo jeszcze mamy prawie milion, jeżeli nie 1,5 miliona nielegalnych imigrantów. Dlaczego? Dlatego, że Grecja razem z Włochami, oczywiście Hiszpanią, stanowi granicę Unii Europejskiej. A od momentu zatwierdzenia traktatu Dublin II, to praktycznie wszyscy imigranci są odsyłani do Grecji, dlatego że Grecja stanowi takim miejscem tranzytowym do odesłania po prostu imigrantów głównie z Afganistanu, Somalii, Syrii, krajów tego Magrebu, którzy po prostu docierają do Grecji i później chcą oczywiście, wyobrażają sobie lepszą przyszłość w krajach Europy Zachodniej, no bo oni nie przyjeżdżają do Grecji po to, żeby po prostu w Grecji zarobić. Oni wiedzą o tym, że chcą po prostu poprzez Grecję, dlatego że Grecja jest w Schengen, chcą po prostu przejść dalej. To jeszcze króciutko, jeśli panie pozwolą, bo czas nas goni. I jak panowie oceniają te propozycje rządu, który mówi osoby, które nie są w stanie zapłacić rachunku za elektryczność, otrzymają za darmo do 300 kWh energii do końca roku. 30 tysięcy gospodarstw otrzyma zapomogi mieszkaniowe, warto od 70 do 220 euro. Ponadto bony żywnościowe otrzyma około 300 tysięcy osób. Z czego pieniądze na to? Ale chyba się pan zgodzi, że nie można ludzi pozostawić w zimie bez ogrzewania. Trzeba ustalić jedną rzecz. No, te rzeczy są racjonalne. Tak? Państwo ma obowiązki wspierać biednych obywateli, którzy nie mają na prąd, nie mają na wodę, nie mają na jedzenie. No co mamy tych ludzi pozostawić samych sobie? No, wydaje mi się, że się wszyscy zgodzimy. Czy do domu nie będą obietnice bez pokrycia? No właśnie. Wydaje mi się, że to jest taki slogan polityczny. Zobaczymy, a pan najlepiej wie, jak będzie z realizacją, bo co innego obiecać, a co innego przeprowadzić, implementować w życie. A więc znowu powtarzam, więcej mamy tych sloganów politycznych niż rzeczywistych kroków, które miałyby zmienić tę sytuację. To jeszcze w trzech zdaniach. Jak panowie widzą na koniec już naprawdę przyszłość Grecji, panie prezesie? Grecja potrzebuje nadziei. Nadziei, która po prostu zostanie wypracowana nie na poziomie haseł politycznych, ale na poziomie merytorycznego programu, jak Grecja ma wyglądać za 10-15 lat, bo tego jeszcze w ostatnich 5 latach nie wypracowano. Jaka jest recepta na sukces Grecji w następnych 10-15 latach? Iwan doktor?
Wydaje mi się, że co jakiś czas będziemy się w tym studiu spotykać, mówili o różnych zawiściach, o różnych skomplikowanych kwestiach, ale nie ma takiej możliwości, by Grecja ze strefy euro wyszła. Dziś nie ma zgody politycznej wszystkich stron, a więc i Unii Europejskiej, i państw członkowskich, i to, co jest najważniejszych, samych mieszkańców, obywateli Grecji. Doktor Kamil Zajączkowski, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Lukas Notopoulos, Grek mieszkający w Polsce, prezes WIWUS.pl. Bardzo panom dziękuję. Dziękuję państwu. Klaudiusz Slezak już czeka z kolejnymi informacjami i za kilka minut pojawi się w studiu. Zapraszam w jego imieniu. Proszę z nami zostać.